Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie i dziękujemy za tak liczne przybycie. Chciałabym jeszcze podziękować na wstępie panu Jackowi Jekielowi, dyrektorowi opery na Zamku, który niestety nie mógł być dzisiaj obecny, za udostępnienie strojów, jak co roku zresztą, także uświetnią one nasze wydarzenie z całą pewnością. Wyglądamy pięknie. Brawo. Dziękujemy księgarni Empik Kaskada, która wszystkim czytającym przygotowała upominki książką. Taka niespodzianka. Oj, dziękujemy. Brawo. Ale to nie koniec. Wszyscy Państwo, którzy mają swój ukochany egzemplarz Quo Vadis, mogą go opieczętować pamiątkową pieczęcią, która jest z tyłu dostępna przy stoliku. Także też się proszę śmiało zgłaszać. I tyle z takich kwestii formalnych, a teraz już oficjalne otwarcie oddaję głos panu Krzysztofowi Marcinowskiemu, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Brawo. Dzień dobry Państwu. To jest piąta edycja akcji Narodowe Czytania, a trzecia, w której bierze udział Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. W ubiegłym roku wspólnie czytaliśmy Lalkę Bolesława Prusa. Tym razem wyboru lektury dokonali internauci w głosowaniu internetowym. W roku Henryka Sienkiewicza zwyciężyła jego powieść Quo Vadis. Narodowe czytanie to znakomity czas, by raz jeszcze zachwycić się uczciwością Ligi, przeżyć duchową przemianę Marka Winicjusza, towarzyszyć Ursusowi w jego zwycięskiej walce na rzymskiej arenie i wspominać szlachetne czasy antyku, które uosabia Petroniusz. Pragniemy, aby po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość kontaktu z prawdziwie wielką literaturą. Bądźmy tego dnia razem, wsłuchując się w słowa, które 120 lat temu wyszły spod pióra naszego pierwszego noblisty. Zapraszam do lektury. Pierwszym czytającym będzie pierwszy obywatel naszego miasta, pan prezydent Piotr Krzystek. Zapraszamy bardzo. Brawo. Oj, będziemy sprawdzać. Tak jest. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że Państwo tak licznie dzisiaj do biblioteki przybyliście. Kontynuujemy piękną tradycję czytania naszych narodowych literackich skarbów. Dziękuję tutaj panu dyrektorowi, wszystkim organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia. Myślę, że dziś cała Polska czyta, więc i my w Szczecinie czytamy, a przez to i przybliżamy najciekawsze dzieła polskiej literatury tym wszystkim, którzy być może jeszcze do tych dzieł nie sięgnęli. Ja wierzę, że Państwo wszyscy przeczytali Quo Vadis, a co najmniej obejrzeli ekranizacje doskonałe, więc myślę, że dzisiaj przypomnimy sobie pewne fragmenty tego niezwykłego dzieła, zresztą nagradzanego. Czuję pewną tremę, bo muszę tutaj rozpocząć. Moje prawnicze wykształcenie raczej predysponuje mnie do występów na salach sądowych, natomiast tutaj muszę trochę wdać się w rolę aktora. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, także wybaczcie Państwo wszelkie błędy i niedociągnięcia. A zatem zaczynamy. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle bardzo zmęczony. Petroniusz był niegdyś rządcą Bitynii i co większa, rządził nią sprężyście i sprawiedliwie. Ale w punktuarium uwaga Winicjusza zwróciła się na co innego, mianowicie na cudne niewolnice, które czekały tam do kąpiących się. Pamiętam, to Klaudiuszowe, niedawne czasy. Pomponię znam, istny Cyprys. Gdyby nie była żoną Aulusa, można by ją wynajmować jako płaczkę. Szczęśliwy, rzekł. Choćby świat i życie było jak najgorsze, jedno w nich zostanie wieczne dobro. Młodość! W środku rynku, po brzegach, płynęła rzeka ludzka. Tłumy przechadzały się pod łukami bazyliki Juliusza Cezara.
tłumy siedziały na schodkach Castora i Poluksa. To podarek dla ciebie, rzekł. Dzięki, odrzekł Winicjusz, po czym spojrzawszy na tytuł zapytał. Satyrikon? Plautius był to człowiek zbliżający się do wieczornych dni życia. W domu pedagogów z Grek rzekł, zwracając się do Petroniusa, który uczy naszego chłopaka, a dziewczyna przysługuje się lekcją. Bliska to jeszcze, ale miła bliska, do której nawykliśmy oboje. Nawet Pomponii podobała się wykwintna grzeczność tego światowca. Co do Ligi, słuchała zmieszana i zapłoniona, nie śmiąc oczu podnieść. A stary wódz począł opowiadać historię dziewczyny i to, co słyszał przed laty od Ateliusza Histera, o siedzącym w brokach północy narodzie Ligów. Tak jest, mówił miejskim drgającym głosem. Zaledwie on zrzucił pretekstę, wysłano mnie do azjatyckich legii. Miasta mnie zabrał, ani życia, ani miłości. Wierzy w Boga, który jest jeden, wszechmocny i sprawiedliwy. Powtórzył Petroniusz w chwili, gdy znów znalazł się w lektyce sam na sam z Winicjuszem. Ja chciałem mówić z nią i z Plautiuszem o czym innym. A święty brzuch egipskiej Izis, gdybym im tak po prostu powiedział, po cośmy przyszli, przypuszczam, że cnota ich zadźwięczałaby jak miedziana tarcza, w którą ktoś pałką uderzy. Wódz mówił spokojnie, ale jakimś dziwnym, niezwykłym głosem. Ligia słuchała słów jego, mrugając oczyma i jakby nie rozumiejąc, o co chodzi. Policzki Pomponii pokryły się bladością. Hasta podjął się sam wręczyć list akty. Uważając też za rzecz naturalną, że córka królewska musi mieć orszak swych sług, nie czynił najmniejszej trudności w zabraniu ich do pałacu. Czoło młodzieńca pokryło się kroplami potu. Krew, która na chwilę uciekła do serca, napłynęła znów gorącą falą do twarzy. Oczy poczęły sypać skrami, usta rzucać bezładne pytania. Zazdrość i wściekłość miotały nim na przemian jak wicher. Oto ów wysmukły i zniewieściały Petroniusz chwycił twierdzącą mu się w ramię dłoń młodego atlety, za czym chwycił drugą i trzymając je obie w swojej jednej z siłą żelaznych kleszczy, rzekł. Prawdąż to jest? Czyli tam nie grozi w domu Cezara? Wybacz mi, Kaju, moją porywczość, rzekł Winicjusz. Sądziłem, że się kazał uprowadzić dla siebie lub dla Cezara. Ja mogę ci wybaczyć porywczość, ale trudniej mi wybaczyć gminne gesta, rubaszne krzyki i głos przypominający grających w morle. Przed aktę dawną kochanką Nerona schylały się niegdyś najwyższe głowy w Rzymie. Lecz ona i wówczas nawet nie chciała się mieszać do spraw publicznych i jeśli kiedykolwiek używała swego wpływu na młodego władcę, to chyba dla wyproszenia dla kogoś litości. Nastało milczenie, podczas którego aktę usiłowała odzyskać zmąconą wspomnieniami spokojność. I gdy wreszcie twarz jej przybrała znowu zwykły wyraz cichego smutku, rzekła.